Obywatelskiej. Koalicja Obywatelska, czyli twór, który wystartował w wyborach samorządowych, tworzony przez Platformę Obywatelską, Nowoczesną, a także Inicjatywę Polską. Spotkanie, które miało na celu stworzenie zrębów programu Koalicji Obywatelskiej, czyli opozycji do Prawa i Sprawiedliwości, zwieńczone zostało przemówieniem Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, powiedział między innymi o tym, że Polska potrzebuje zmian, a Polacy ich się domagają. Zapowiedział związki partnerskie, zniesienie handlu w niedzielę, podwyżki płac, gruntowne zmiany w ochronie zdrowia, utrzymanie 13. emerytury i radykalny program ochrony klimatu, w tym wyeliminowanie węgla z energetyki do roku 2040. Michał Rachoń, Debata Jedynki, o tym rozmawiać będę dziś z moimi gośćmi. Witam serdecznie Jerzego Jachowicza. Dzień dobry. Tygodnik Sieci, portal W Polityce. Witam Krzysztofa Karnkowskiego, Fronda Lux. Krzysztofa Karnkowskiego czytać można również w Gazecie Polskiej codziennie. Witam serdecznie również Aleksandra Wierzejskiego, Poland Daily oraz Radio Wnet, Poland Daily na antenie telewizji Republika. Szanowni Państwo, szanowni panowie, Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska przez długi czas nie pokazywała swojego programu. Program z wyborów europejskich w tych wyborach nie został podtrzymany jako ten sam. Jest inny skład koalicji, która dziś nie nazywa się znowu europejska jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a obywatelska jak w poprzednich wyborach i kilka deklaracji, o których słyszeliśmy wcześniej. Jerzy Jachowicz, jak ocenia to, co powiedział Grzegorz Schetyna i to, o czym dyskutowano w trakcie forum programowego Koalicji Obywatelskiej? Oceniam to jako taką dosyć mało udaną, żeby nie powiedzieć mizerną próbę przedstawienia czegoś, co miało mieć zarysy programu, a co w gruncie rzeczy jest takim workiem, do którego Grzegorz Schetyna i Koalicja Obywatelska wrzuciła tak wiele zadań, że mnie się wydaje, że to jest takie zadanie, które już kiedyś było w mitologii. To chyba Herakles miał uprzątnąć, zdaje się. I mniej więcej tak to wygląda, jakby w tej chwili Polska była autentycznie stajnią Augiasza i Koalicję Obywatelską czekał heroiczny wysiłek, nadludzki wysiłek. Brakowało mi tam, prawdę mówiąc, kilku rzeczy, kilka obietnic. Ja na przykład chciałbym, bo ja marzę, ale oczywiście to tam był program dla człowieka. Ja na przykład marzę o tym, żeby zdobyć pewne rzeczy, jak na przykład czarny pas w karate. I naprawdę boję się, że gdyby Schetyna usłyszał, że jest jakaś grupa ludzi, która pragnie czarnego pasa karate, to by to tą obietnicę złożył. No, ale zastanawiam się, czy do końca jest faktycznie tak, że na przykład dekarbonizacja, czy rezygnacja z węgla w energetyce, czy to jest rzecz, która mieści się w katalogu tego, co Jerzy Jachowicz opisał w ten barwny sposób. Bo ja zastanawiam się, czy Polacy budzą się rano z myślą o dekor... No tak? Właśnie, o dekarbonizacji, o tym, żeby węgla nie było w polskiej energetyce, żeby nie trzeba było palić węglem. Być może są tacy ludzie, ale nie wiem, czy to jest tak duża grupa ludzi, dla których to jest sprawa tak fundamentalna, a znajduje się to jako jedno z najważniejszych założeń Platformy Obywatelskiej. To Jerzy Jachowicz raz jeszcze i zaraz poproszę jeszcze panów. Tak, to znaczy tak, z jednej strony nie możemy tego tak bardzo trywializować, jeżeli rzeczywiście za węglem byle jakości, czy bardzo
niskiej jakości powstają zagrożenia dla życia w postaci smogu, to jest rzecz oczywista, że trzeba to zmniejszać dla dobra ludzi. Tyle tylko, że są różne jakości węgle i Polska, która jest naturalnym źródłem, węgiel, który jest naturalnym bogactwem Polski, wyeliminowanie go całkowicie z użycia jest takim nieodpowiedzialną dosyć obietnicą. Chodzi o to, żeby korzystać z węgla w sposób racjonalny, z wysokiej jakości i przy odpowiednim zabezpieczeniu, czyli filtrowaniu tych elektrowni, które zużywają węgiel na produkcję energii elektrycznej. No dobrze, ale jeśli plan zostanie zrealizowany i Polska będzie zdekarbonizowana do roku 2040, zwracam się do Aleksandra Wierzejskiego, to nie będziemy mieli tego problemu, czy stosujemy odpowiednio dobrą technikę filtrowania, czy odpowiednio dobrą technikę spalania, czy odpowiednio niskoemisyjny sposób użytkowania węgla, bo zdaniem Grzegorza Schetyny i Koalicji Obywatelskiej węgla w ogóle w polskiej gospodarce ma nie być do roku 2040. Jeszcze raz to samo pytanie. Dlaczego Platforma Obywatelska decyduje się na wprowadzenie tego programu, tego punktu do swojego programu, wiedząc, że duża część polskich wyborców to są wyborcy, którzy związani są bezpośrednio z przemysłem wydobywczym, z przemysłem energetycznym i węgiel wpisany jest w taką polską tożsamość gospodarczą. Aleksander Wierzyński. Pozdrawiam. Ja mam wrażenie, że Platforma odpuściła sobie już tych wyborców, którzy rozsądnie myślą, którzy w jakiś sposób racjonalny szukają argumentów i idzie po takich skrajnościach. Postulat dekarbonizacji, czyli rezygnacji z użycia węgla do tworzenia energii w związku z tym, żeby związanego z tym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Jest w całej Europie wprowadzany. My jesteśmy dość ostro karani za to, że od węgla nie chcemy odejść. Wyjście jest wiele, oczywiście jednym z nich jest energia atomowa, ale nie o tym jest rozmowa. Rozmowa jest o tym, że Platforma Obywatelska stoi się w takie piórka właśnie my jesteśmy eko, my jesteśmy do przodu po to, by trafić do lemingerii, tak? 30 do 40 lat, miejska inteligencja w Warszawie, nazywa się to Wilanów. Nie wiem, jak jest w innych miastach, ale podejrzewam, że każde z wielkich miast, w których rządzą prezydenci Platformy Obywatelskiej, ma taką dzielnicę i taki typ człowieka, który usłyszawszy o dekarbonizacji pójdzie zagłosować. Nie myślę, że... Ja jeśli chodzi o karbonizację i dekarbonizację, jestem bardzo spokojny. Jeżeli by jutro Platforma Obywatelska przejęła władzę w Polsce, to pragnę tylko przypomnieć panom redaktorom, gdzie jest 15% VAT, 15% CIT i 15% PIT. I w tym samym miejscu będzie dekarbonizacja. Aleksander Wierzejski mówi o propozycjach programowych Platformy Obywatelskiej sprzed wielu lat, ale zastanawiam się, czy faktycznie to tak wygląda, ponieważ założenia, tak jak przedstawił to Aleksander Wierzejski, czy to jest tylko i wyłącznie pewien pomysł na kolonizację jakiejś określonej części elektoratu, który uważa, że kwestie ekologiczne, tak jak one są rozumiane i tak jak one są przedstawiane przynajmniej przez część mediów i część świata polityki, są rzeczami istotnymi. Czy może w tym jest coś więcej? Bo przypomnijmy, to jest element pewnej twardej europejskiej polityki i pewnych założeń politycznych. Europa ma być neutralna klimatycznie, tak jak przynajmniej chcą najsilniejsze państwa Europy w roku 2050, na co nie zgodziła się Polska i na co nie zgodziła się duża grupa państw Europy Środkowej, ale jednak takie pomysły, taka polityka
jest realizowana? Czy to nie jest echo tej polityki w programie Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Karnkowski? Powinienem może odpowiedzieć na to pytanie po niemiecku, ale będę mówił po polsku. Tutaj właśnie to są dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że oczywiście to są pewne grupy elektoratu. Może nie taka stara, jak tutaj redaktor Wierzejski mówi. Myślę, że to jest taki też klucz do serc części młodzieży, nawet może takiej młodzieży, która jeszcze nie może głosować, a nawet jak może, to nie chce, bo to jest ogólnie przy bardzo niskiej frekwencji w tych najmłodszych grupach wyborców, to jest całkiem sporo można tutaj jeszcze kłusować i zyskać. I akurat z tego, co się orientuję, młodzież jest bardzo wrażliwa, przynajmniej część młodzieży jest bardzo wrażliwa na te hasła ekologiczne. No mamy tą dziewczynkę, prawda, która sobie strajkuje z mamą w każdy piątek, ale to jest taki temat, który dla młodzieży jest jakoś tam nośny. To jest jedna sprawa. Ja od razu dopytam o to, bo mam wrażenie, że ludzie, którzy zarządzają profesjonalnymi, dużymi partiami politycznymi, a Platforma Obywatelska, niezależnie od naszych sympatii czy antypatii, jest dużą partią polityczną, która pełniła władzę w Polsce przez dwie pełne kadencje, wygrywała wybory i posiada całą technologię liczenia głosów i oceny tego, ile potencjalnych wyborców, ilu potencjalnych wyborców znajduje się w poszczególnych segmentach. Mnie się nie wydaje, żeby to była motywacja, żeby ta grupa wyborców, o której mówi Krzysztof Karnkowski, była faktycznym powodem, dla którego Platforma Obywatelska jest w stanie zaryzykować gigantyczną grupę wyborców głosujących od lat, a związanych z przemysłem węglowym. Kontynuuj, Krzysztof Karnkowski i Jerzy Jachorczyk. Tylko pan Karnkowski powie, dlaczego mógłby to po niemiecku odpowiadać, bo mnie to zaintrygowało. Właśnie, nie wiem, czy do prowadzącego wypada powiedzieć, ja panu nie przerywałem, ale właśnie zmierzałem do tego, więc teraz powiem, tutaj akurat jeżeli chodzi o politykę energetyczną, chodzi głównie o to, żeby my będziemy ekologiczni, a Niemcy będą nam sprzedawać energię, prawda? Niemcy i Rosjanie, albo też Rosjanie za pośrednictwem Niemców. W związku z tym akurat tutaj w tych sprawach jest oczywiste, że Platforma na pozór kokietuje ten elektorat wiosenno-młodzieńczy, ale przede wszystkim potwierdza swoją rolę jako gwaranta konkretnych interesów Niemiec. Czy Jerzy Jachorczyk jest usatysfakcjonowany odpowiedzią Krzysztofa Karnkowskiego? Wreszcie zrozumiałem, co się za tym tajemniczym zwrotem kryje. Aleksander Wierzyński, komentarz jeszcze bardzo proszę, bo słyszę, że się zgłasza. Jest książka na ten temat teraz na rynku. Jakub Więch, redaktor naczelny portalu Energetyka 24, napisał o budowie niemieckiego imperium Energiewende. Tak się ta książka nazywa. I połączone są w tym próbie złapania rzeczywistości dwie rzeczy. Pierwsze to jest strumienie zasobów energetycznych, ropa, gaz, a po drugie węgiel, tak? A po drugie strumienie gotówki, jak one płyną. I dalekosiężny plan Niemiec, według autora, mówi o tym, by te strumienie wszystkie przebiegały przez Niemcy, czyli gaz, i żeby Niemcy tym gazem handlowali w całej Europie. Do każdej, bo to trzeba powiedzieć, jeżeli będziemy mieć wiatrak albo instalację solarną, to ona ma bardzo nieregularny sposób dawania prądu. No oczywiście daje prąd, ale w sposób nieregularny. I teraz my nie możemy mieć nieregularnego prądu u nas w lodówce albo, co gorsza, w jakimś urządzeniu przemysłowym. Więc żeby ten prąd był regularny, trzeba do każdej instalacji tworzącej prąd ze źródeł odnawialnych dodać jeszcze elektrownię gazową, którą można w każdej chwili włączyć i wyłączyć. I w ten sposób sprzedając nam i technologie odnawialne, i gaz, i pewnie też te turbiny gazowe, Niemcy zapewniają sobie, to jest w oficjalnym programie CDU, długotrwałą przewagę technologiczną i przywództwo finansowe na rynku. I
pewnie to jest u źródła tego I jak pytania, rozumiem, więc... trudno jest zapewnić sobie taką przewagę w relacji niemiecko-polskiej, jeżeli Polska jest samowystarczalna energetycznie i jest w stanie na przykład produkować prąd z węgla, który wydobywany jest w Polsce. Jerzy Jachowicz, zaraz przechodzimy do kolejnych punktów szóstki Grzegorza Schetyny. No, to by rzeczywiście potwierdzało z jednej strony tą gotowość Platformy do ustępowania, do koncesji na rzecz państw zachodnich, a z drugiej strony pewien brak, co było widoczne w czasie, kiedy Platforma była przy władzy, brak o dbanie na pierwszym miejscu interesów Polski, stawianie interesów Polski na głównym planie, jako zadanie numer jeden. Platforma przyjęła taką dziwną retorykę, która była charakterystyczna dla III RP, mianowicie, że stawianie interesu własnego państwa jako najważniejszego jest określany mianem nacjonalizm, jako coś negatywnego, coś wstydliwego, coś, co izoluje nasze państwo od państw zachodnich otwartych na nowinki. I jednym z tych elementów jest to, o czym mówimy. No dobrze, w propozycjach Grzegorza Schetyny, choć ja nie słyszałem tego rodzaju argumentacji, o której powiedział w tej chwili Jerzy Jachowicz w samym wystąpieniu Grzegorza Schetyny. Grzegorz Schetyna powiedział wręcz o tym, że ma Koalicja Obywatelska uzdrowić Polskę i temu właśnie mają służyć tezy programowe. To mają być zmiany, których Polska pilnie potrzebuje. Wśród nich między innymi zapowiedź związków partnerskich, co również budzi dyskusję, dlatego że to jest jeden z powodów, dla których Polskie Stronnictwo Ludowe w tych tygodniach poprzedzających konwencję Koalicji Obywatelskiej powiedziało, że no nie bardzo po drodze jest temu ugrupowaniu z Platformą, jeśli w koalicji będą znajdowały się również ugrupowania, dla których kwestie związane na przykład z związkami partnerskimi będą sprawami priorytetowymi. Dlaczego Grzegorz Schetyna o tym powiedział? Krzysztof Karnkowski. Czy myślę, że właśnie dlatego powiedział, że PSL się zadeklarowało tak, się zadeklarowało. I tutaj program w koalicji w jakimś stopniu PSL ustawiło. Z tym, że no, to było w piątek. Ja nie wiem, czy stanowisko Grzegorza Schetyny odnośnie związków partnerskich jest zależne od tego, czy mamy parzysty dzień miesiąca, czy parzysty dzień tygodnia, dlatego że dzisiaj co prawda też mamy nieparzysty dzień tygodnia, ale zdaje się, że parzysty dzień miesiąca, więc może być zupełnie inne niż w piątek 12, przynajmniej teraz jest nieparzysty dzień. W każdym razie, no, nie wiem, jakie jest stanowisko Grzegorza Schetyny w dniu dzisiejszym na ten temat i jakie jest dzisiaj stanowisko koalicji. No dobrze, ale nawet jeśli nie wiemy, co dzisiaj na ten temat ma do powiedzenia Koalicja Obywatelska, to jednak w trakcie przemówienia programowego ta kwestia się pojawiła. Ta kwestia pojawiła się w przekazach medialnych. Znowu, skoro to stanowisko jest zmienne, a faktycznie słyszymy różne wypowiedzi Grzegorza Schetyny, to jednak musi być jakiś powód. Znowu zakładamy racjonalność działania partii politycznej, która zmierza po władzę. To jaki jest powód tej no, kroczącej zmiany postępowania, ale jednak ogłoszenia, że związki partnerskie mają funkcjonować w polskiej przestrzeni publicznej, jeśli Platforma będzie rządziła? W piątek może Grzegorz Schetyna uznał, że większe szanse jednak ma na elektorat wiosny niż elektorat PSL-u. I wydaje mi się, że to jest jedyne racjonalne wyjaśnienie, no bo jeżeli Platforma, jeszcze w tamtym tygodniu słyszeliśmy jakąś taką wypowiedź pana Neumanna bodajże, że Platforma jest partią konserwatywną, no tutaj ewidentnie w drugą stronę wszystko idzie. PSL się na razie emancypuje, no teraz przed sekundą jakieś kolejne informacje się pojawiły, że na pewno już pójdą sami, oczywiście to się może też zmienić. Ale wydaje mi się, że to jest jednak ten element ogólnego skrętu Platformy w lewo, który tym zniecierpliwieniem wobec PSL-u, jakie tam się pojawiło w szeregach, zostało jakoś tam po prostu przesądzone.
Jerzy Jachowicz? No, powiedzmy prawdę. Ten obraz, jaki się zarysował po przegranej, zdecydowanej przegranej w wyborach europejskich przez Platformę, spowodował to, że sen o zwycięstwie Platformy nad PiS-em, czy też koalicji, jakakolwiek by nie była, nad PiS-em, jest tylko snem, jest czymś nierealnym. I Schetyna, ale dlaczego? Zdaje sobie z tego sprawę. Dlaczego? Przewaga Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Europejską w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, no była co prawda kilkuprocentowa, ale nie takie dystanse odrabiały partie polityczne na przestrzeni kilku miesięcy. Dlaczego Jerzy Jachowicz uważa, że to jest aż taka sytuacja dramatyczna? Wtedy, gdy miały jakieś argumenty i kiedy następowało takie radykalne odwrócenie, to miało ono miejsce zawsze wtedy, kiedy społeczeństwo było zawiedzione, w wielkim wymiarze było zawiedzione tą zwycięską czy rządzącą partią. Nie było tak, że partia, która była opozycyjna, startowała z jakimś programem, nawet on byłby olśniewający, i wygrywałaby z formacją, z której społeczeństwo, którą społeczeństwo darzyłoby zaufaniem i z której byłoby zadowolone. No, ale jeśli zaś chodzi o obecną sytuację, to jednak wszystko wskazuje na to, tu nie chodzi o jakąś trywialną propagandę, tylko o pewne fakty. Wiele rzeczy wskazuje na to, że ta władza osiąga ważne dla społeczeństwa sukcesy. Ważne. Przede wszystkim sprawy gospodarcze. To, co jest fundamentem powodzenia i możliwości prowadzenia polityki prospołecznej dla obywatela wtedy, gdy wiedzie się dobrze w sferze ekonomii i w sferze gospodarki. I to jest niezaprzeczalne. Już tylko ten element daje zdecydowanie przewagę obecnemu obozowi władzy nad Platformą. Proszę też pamiętać, jeśli pan tu przywołuje te niewielkie różnice między PiS-em a Koalicją Europejską w wyborach europarlamentarnych, to proszę pamiętać, że to był zaskakująco wysoki procent, jak wiemy, jeden z najwyższych w Polsce dotychczas, a jeden z najwyższych w Europie, jeśli chodzi o uczestnictwo obywateli w głosowaniu, w wyborach. Zwykle pan Karnkowski może mnie tu sprostować jako znawca. I socjolog. Jako socjolog, ale wydaje mi się, że z reguły było tak, że w wyborach parlamentarnych była znaczna przewaga uczestniczących w wyborach niż w parlamentarnym, niż w europejskim. W sensie większej frekwencji, To wskazuje na to, że również do wyborów tych najbliższych, o których mówimy, o które się na szczęście sprzeczamy, co mi się bardzo podoba, będzie jeszcze więcej, pójdzie jeszcze więcej wyborców. Jeśli posłuchać przedstawicieli no właśnie opozycji, to opozycja twierdzi, że właśnie obywatele są zmęczeni Prawem i Sprawiedliwością, że to jest władza, która łamie konstytucję, na którą trzeba donosić do Brukseli i która musi jak najszybciej odejść, zdaniem przynajmniej opozycji. Proszę pana, pan mówi językiem, który przypomina mi język pana Michała Boniego, który, dziękując panu Timmermansowi za wystąpienie i za deklarację w obronie praworządności w Polsce, a przeciwko reformie, powiedział tak: cała Polska jest za panem, panie Timmermans. Cała Polska jest przeciwna reformie wymiaru sprawiedliwości. Mniej więcej tak
też wygląda pana argumentacja. Czy jak rozumiem, Jerzy Jachowicz sugeruje, że Michał Boni, mówiąc to, co mówi, a także wielu innych polityków, nie ma racji, tak? No, raczej mija się z prawdą. Aleksander Wierzejski, jak interpretuje powody, dla których w tych założeniach programowych znajduje się wniosek dotyczący, czy plan dotyczący związków partnerskich, a zaraz mam nadzieję, że również przejdziemy do tych pozostałych kwestii już związanych z gospodarką, którą wywołał Jerzy Jachowicz. Tak, ja zgadzam się z opinią tej przedmówców, że chodzi o przekierowanie Platformy Obywatelskiej i pytanie, czy bierzemy udział jakby w meczu, który jest, kończy się w październiku, czy też mamy do czynienia z turniejem. I jeśli mamy do czynienia z turniejem, to nawet przegrana w październiku nie sprawi, że nie będzie można wygrać kolejnego meczu. Wobec tego trzeba już teraz zbierać punkty i trenować nowych zawodników. I lewica, zwłaszcza ta światopoglądowa, zwłaszcza te tysiące młodych ludzi, które przeszły chociażby w demonstracji w Warszawie, nazwanej nie wiadomo czego, czemu Marszem Równości, są elektoratem, który można skłonić, by zagłosował na Platformę. Czy ja dobrze rozumiem, że Aleksander Wierzejski uważa, że jesteśmy w sensie partii opozycyjnej, że partia opozycyjna jest w tej, czy partie opozycyjne są w tej chwili na etapie czegoś, co Andrzej Olechowski nazwał niegdyś ćwiczeniami sztabowców, że to już jest założenie, że wyborów raczej nie da się wygrać i trzeba przygotowywać kolejnych zawodników, czy też kolejne pomysły polityczne na następny cykl wyborczy? No tak, bo zostało do wyborów trzy miesiące, oczywiście kiedy pan prezydent te wybory ogłosi. Kiedy by ich nie ogłosił, no muszą być albo w październiku, albo w listopadzie. Praktycznie rzecz biorąc, do sierpnia żadne tematy polityczne się nie przebiją do większości obywateli, bo każdy ma teraz swoje zupełnie prywatne zajęcia wakacyjno-rozrywkowe, więc ewentualnie we wrześniu zaczniemy się interesować tym, co się dzieje. No oczywiście będzie wielka kampania Platformy pod tytułem Horror w szkołach i dzieci chodzące w jedną stronę w korytarzu, bo tak to przedstawia druga strona, ale de facto zostały 4-5 tygodni, w czasie których można do czegoś przekonać. Można bardzo niewiele zrobić w takim okresie i kiedy widać tendencję. Tak? Ta tendencja Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy jest ciągle do góry. No może się nieznacznie załamać, ale szansa, że się załamie na tyle, żeby Platforma przeskoczyła, jest szczerze mówiąc zerowa, no bo ale po pierwsze koalicja, jest niska wiarygodność tych ludzi. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska zapowiada dopłaty do pensji, dopłatę w wysokości 600 zł dla osób, które wykonują pracę zawodową i mieszczą się w pewnym limicie. Aleksander Wierzejski, raz jeszcze, no to jest propozycja, myślałem, która jest... Myślałem, że to kabaret jakiś jest. No, serio? Grzegorz Schetyna zapowiedział tego rodzaju rozwiązanie i przedstawił je jako alternatywy, no może nie alternatywę, bo powiedział jednocześnie, że zostaną utrzymane programy społeczne, programy socjalne, a więc jest to swego rodzaju bonus, który ma być plusem dla osób aktywnych zawodowo. Aleksander Wierzejski. To jest wiara we własną propagandę. Przysłyszeliśmy, od kiedy zostało wdrożone 500+, słyszeliśmy, że jest to przekupywanie wyborców, że jest to granie na najniższych instynktach, że jest to wreszcie dystrybucja, redystrybucja pieniędzy tym, którym sobie nie dają rady w gospodarce rynkowej. Taka wiadomość docierała do widzów TVN-u, czytelników Gazety Wyborczej. Potem mieliśmy krótki taki okres, że jednak nie wolno atakować, nie wolno tych pisowców w cudzysłowie obrażać, no, po czym jakby natura wzięła górę. No i teraz mamy taki pomysł, no słuchajcie, a może jednak ten prymitywny tłum jest taki głupi i pójdzie na to, no to dajmy im, pokażmy, że też potrafimy obiecać. A jak dokładnie pamiętamy, dwa razy obiecać, to jak raz dać. Aleksander Wierzejski cytuje nagrania z nielegalnych, znaczy nielegalne nagrania z Sowy i Przyjaciół. Przypomnijmy, to jest rozmowa pomiędzy Janem Wincentem Rostowskim a sądu nie mogą one stanowić dowodu. No właśnie, między Janem Wincentem Rostowskim a Radosławem Sikorskim.
Jerzy Jachowicz, Grzegorz Schetyna mówi tak. Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tysiąca złotych brutto, dostaną dodatkową premię za aktywność i za pracę. I to jest inwestycja przede wszystkim w młodych ludzi. Dodatkowo przygotujemy dla nich, dla młodych, specjalny pakiet startowy, wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej. Obiecujemy to. Ja tu trochę będę polemizował z Aleksandrem Wierzejskim, no bo przecież Grzegorz Schetyna mówi, to ci, którzy są aktywni, będą dostawali tę premię, a w wypadku 500+ należało się każdemu, kto ma dzieci. Tak, rzeczywiście Platforma położyła nacisk na uaktywnienie ekonomiczne części społeczeństwa, o których uważa, że żyje tylko z zasiłków państwowych, właśnie z owych dotacji. I to jest skądinąd w ogóle dobry pomysł, żeby aktywnością zawodową i uczestnictwem w tworzeniu produktów wytwarzanych w Polsce wzbogacać i dawać szansę tym aktywnym. Kiedyś to pamiętam, pan Karnkowski to tylko z badań pamięta, mianowicie socjalistyczny wyścig pracy, tak to się nazywało. Czyli kto położy więcej cegieł, ten jest przodownikiem. Ten dostanie premię w wysokości kubka od herbaty. No mniej więcej tego typu premie były, albo... I jeszcze w ostatnim zdaniu chciałem zwrócić panom na jedną rzecz uwagę, absolutnie nie odwracając toku dzisiejszej dyskusji. Bardzo poważnej, o poważnej partii, która próbowała i zorganizowała forum programowe. Tak to się nazywało. Cóż to jest za myśl, która, broń Boże, nie powinna przeszkadzać w naszej dalszej rozmowie? Mianowicie, pamiętajmy, że pan Schetyna na sam koniec powiedział, że to, co teraz proponował, to nie jest program. Program powstanie dopiero wtedy, po wyborach, pod warunkiem prawdopodobnie, jeżeli my zwyciężymy. Tego nie dodał. No dobrze, to w takim razie, bo to jest wypowiedź, która faktycznie robi wrażenie i nawet z chęcią bycia adwokatem Platformy Obywatelskiej i Grzegorza Schetyny trudno jest do tej kwestii się odnieść. Dlaczego lider Platformy Obywatelskiej informuje opinię publiczną, że program zostanie ogłoszony, ale dopiero po wyborach? Krzysztof Karnkowski. No dlatego, że skład koalicji jest nieznany. Również wiadomo, że program jest tworzony na wypadek wygranej. Wygranej nie będzie. W związku z tym te punkty będzie trzeba zmieniać. Głównie po to, żeby mogły służyć dalszym jakiemuś atakowi na PiS, ewentualnemu sianiu paniki, tak w przypadku szkół, leków i innych rzeczy. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden wątek, który nam umknął, a który jest bardzo fajny moim zdaniem. Mianowicie zapowiedź obligatoryjnego przeprowadzania referendów, które w przypadku miliona podpisów. To jest moim zdaniem najbardziej bezczelna rzecz, jaka padła podczas tej całej konwencji, dlatego że wszyscy pamiętają, jak potraktowano rodziców, jak potraktowano związkowców. Wszyscy pamiętają zmielone podpisy. A jeżeli ktoś ma jeszcze lepszą pamięć, to pamięta, że prezydent Bronisław Komorowski i jego otoczenie w ramach przygotowania tzw. ustawy samorządowej planowali nawet zwiększenie progu ważności wyborów tych odwoławczych, gdy się odwołuje władze samorządowe, i to w sytuacji, kiedy obecnie przy tych zasadach, które są mniej ostrych, jedynie 12% ten próg frekwencyjny spełnia. Nie wiem, czy Krzysztof Karnkowski uważa, że to jest bezczelność. Jeżeli Grzegorz Schetyna mówił, że podniesienie wieku emerytalnego było błędem i po prostu trzeba to przyznać, to być może również błędem było zmielenie podpisów w 2005 roku, 2007 roku. To była okazja powiedzieć. Być może błędem było również to, co powiedział Andrzej Olechowski, którego już raz tutaj cytowaliśmy, że to zbieranie podpisów to były ćwiczenia sztabowców. Może teraz Platforma Obywatelska na serio podejdzie do tej kwestii i naprawdę będzie przeprowadzała referenda. Aleksander Wierzejski. No, może będzie, jeżeli zdobędzie władzę, a z powodów, o których tutaj cały czas rozmawiamy, wszystko, co teraz obiecuje, to są takie obiecanki, ćwiczenia sztabowe, może przymiarki do
jakichś sensownych działań, walka z cieniem, tu można szukać analogii, natomiast myślę, że jest więcej niż pewne, że Platforma nie zdobędzie władzy w tych wyborach, więc... Ale przepraszam, te propozycje nie mają szansy. Mamy mało czasu, ale ja się zastanawiam. Jesteśmy przecież w tej chwili po 4 latach takiego bardzo intensywnego sporu politycznego i przez cały ten okres Platforma Obywatelska i Grzegorz Schetyna stał na czele głównej siły opozycyjnej. Co takiego się stało, co powoduje, że panowie, państwo, duża część z państwa jest w tej chwili sondaż dla TVN, z 72% badanych uważa, że obecne partie rządzące wygrają wybory parlamentarne. Co takiego się wydarzyło, że na te 3 miesiące przed wyborami jest tak powszechne odczucie tego rodzaju? Jerzy Jachowicz na koniec. To jest wina samej Platformy, która przyjęła bezpośrednio po wyborach, począwszy od pierwszego wieczoru wyborczego, w której wspomniany tu Bronisław Komorowski przegrał wybory, a później potwierdziły to wybory parlamentarne, przegrana w wyborach parlamentarnych, że przyjęła strategię, że ta władza będzie trwała krótko. I w związku z tym trzeba przede wszystkim uderzać w tą władzę. I kolejne miesiące, a później kolejne lata strawiła opozycja przede wszystkim na krytyce i na powstaniu obozu antypis. Jerzy Jachowicz, Krzysztof Karnkowski, Aleksander Wierzejewski. Dziękuję. Debata jedynki. Dziękuję. Właśnie się zakończyła. Michał Rachoń, do usłyszenia. Debata jedynki.